Zabieram Was dziś do domu, gdzie królują klasyczne klimaty. A sercem tego królestwa jest kuchnia. Bogini domowego ogniska, czyli Dorota, opowie nam o tym, dlaczego to wszystko wygląda tak, jak wygląda i co to jest cacuszko z dziurką. Witajcie na pokładzie Greencanu. Zaczynamy! Dzień dobry, kochani. Dzień dobry, Dorotko. Dzień dobry, dzień dobry. Bo dzisiaj kawka, nie kawka, zielona herbatka zamiast kawki. Już jesteśmy po kawce i po jabłeczniku pysznym z nadzieniem jabłkowo-różanym. Pierwszy raz jadłam. Poprosiłam Dorotkę, żebyśmy nagranie dzisiejsze przeprowadziły w miejscu, o którym ja marzę, słuchaj. Marzy mi się taki pokój zimowy. Ten, który wy zorganizowaliście, jest piękny. Taki nieogrzewany i taki z pająkami w środku. Jesteś przekonana? Nie ma tu pająków, słuchajcie, żadnych. Jest naprawdę magiczne miejsce. Mam nadzieję, że oglądacie je w tej chwili właśnie. A właśnie powiedz, jaką funkcję w ogóle to pomieszczenie pełni w waszym domu? Zapasowej lodówki w zimie? Raz, a to bardzo dobre, bardzo dobra funkcja. W ogóle to jest moja pracownia do fotografowania. Tak, tutaj bardzo dużo fotografii. Ja w zasadzie wszystko fotografuję tutaj, chyba że wychodzę w teren, to wtedy... To może od razu powiedzmy, Dorota tak naprawdę, oprócz tego, że jest boginią domowego ogniska, piecze pyszne ciasta, robi pyszne jedzenie, naprawdę ja jestem pod ogromnym wrażeniem, zajmuje się fotografią już od dłuższego czasu. Ja ją mocno namawiam, żeby zawodowo się tym zajęła, bo naprawdę cudownej jakości są to zdjęcia i pięknie wykadrowane i technicznie bardzo dobre. Także mam nadzieję, że już tak wszyscy ją teraz zmobilizujemy do tego, żeby gdzieś dalej poszła z tym swoim działaniem. Czyli to jest twoja pracownia fotograficzna, ale też co, spędzacie rodzinnie razem tutaj czas czasami? Niestety rzadko. Naprawdę? Naprawdę. Tak naprawdę jak chcemy już zjeść coś, to idziemy do ogrodu, tak? Mhm. Chociaż jest kawałeczek dalej, trzeba wszystko poprzenosić i pozabierać. Czyli słuchaj, to trochę taka twoja prywatna świątynia jest trochę tak, tak naprawdę, a to ci jeszcze bardziej trochę zazdroszczę. Trochę tak. Zimą naprawdę fantastycznie się, ponieważ faktycznie nie ma tu ogrzewania, okna nie są do końca szczelne, więc zimą fantastycznie spełnia miejsce do zapasowej lodówki, tak? Tutaj stoją wszystkie te uszka, barszcze przed Bożym Narodzeniem. Wiesz, co się teraz dzieje? Połowa babek przed monitorami ci zazdrości teraz takiego miejsca. Zapasowej. Ale oczywiście, dziewczyno. Okay. Słuchajcie, ale jakby to nie jest jedyne pomieszczenie, które mnie zachwyciło w tym domu, bo dawno, Dorota, nie byłam w domu, który... Ja twojej córce powiedziałam dzisiaj, że to jest taki dom z gazety, czyli na zasadzie rzucasz hasło ciepły, rodzinny dom i wyskakuje dom Dorotki. Oj, to miło mi, że tak myślisz, tak? Macie taki dom piękny, klasyczny w formie. Właśnie żeśmy sobie tak o stylach rozmawiały, tak? Że my lubimy nazywać pewne rzeczy stylami. To jest dom bez stylu. Tak, to jest, słuchajcie, dom Dorotki jest domem bez stylu, ale tak naprawdę z no właśnie główną nutą klasyczną, tak? Bo to jest dom ciepły, gdzieś kojarzący mi się, słuchaj, z taką Anglią klasyczną, nawet jeśli chodzi o funkcję, prawda? I tak było na początku, jak kupowaliśmy dom, ewidentnie był w stylu angielskim. I w miarę jak tu mieszkaliśmy, ten styl troszkę ewoluował, tak? Ja poza tym należę niestety do osób, które widzą najpierw przedmiot, kupują, a potem się zastanawiają, przychodzę do domu, mówię tak, no dobra, i co ja teraz z tym zrobię, gdzie ja to postawię? Pozdrawiamy drugą połowę widzek. Są jeszcze tacy, co tak mają. A, myślę, że dużo babek tak ma tak naprawdę, że my się zakochujemy w rzeczach, później szukamy im miejsca w domu. Zazdroszczę konsekwencji, tak? Jak wchodzę czasami do domu i widzę, że jest tak czysto, nie ma żadne, czysto w sensie nie brudu i kurzu, tylko czysto, jeśli chodzi o styl, tak? Że jest idealnie, że bardzo nowocześnie, że nic nie stoi. Ale dobra, i nie ma tych zbieraczy. Dorotka, ja cię tu trochę zatrzymam. Stopkę robimy. Słuchajcie, nudno by było, jakby wszystkie chaty były, bo my też oczywiście takie pokazujemy, bo my jesteśmy różni jako ludzie, prawda? Że jedni rzeczywiście lubią minimalistyczne formy, mało rzeczy,
klamotki, tak jak ja to ostatnio mówiłam u jednej... Dobrze w tym czuję, wiesz, po prostu się dobrze w tym czuję. Że żyjmy tak, jak, nie wiem, lubimy, mieszkajmy we wnętrzach, które lubimy. Widać, że ty jesteś ciepłą bardzo osobą, widać twoją artystyczną duszę tutaj w każdym kącie tego waszego domu. Widać, że lubisz w kuchni spędzać czas. Uwielbiam. Ale widać to, Dorota, na każdym kroku to widać. Nawet ja patrzę sobie na naczynia, że one są dla ciebie ważne. Tak się uśmiechnęłam, wiesz, jak zobaczyłam twoje witryny, bo w swojej książce pisze o tym, że warto jadać na pięknej porcelanie i warto w ogóle posiłki podawać w taki sposób, nawet te codzienne, żeby one nam, każdy posiłek jakby podnosiły do rangi takiej uczty dla naszej rodziny. Mam wrażenie, że ty też tak podchodzisz do tej codzienności. Absolutnie tak. Zaczynam dzień od bardzo poważnego wyboru, w którym kubeczku dzisiaj wypiję kawę. Tudzież herbatę, w zależności co tam rano pijam, ale to jest taki cudowny moment, tak? Tak się zaczyna dzień i myślę sobie, że szczęśliwa jestem, że mam takie dylematy, a nie inne, tak? Ale to jest ta moja taka drobna przyjemność codzienna, żeby... Ale widać, że ty tą kuchnię swoją chyba ubóstwiasz tak naprawdę, bo ja tam weszłam i tak sobie myślę, kurczę, bogini w swoim królestwie. I mam tak wyspę tam... od roku, bo wcześniej nie, wcześniej nie było wcześniej. Wiesz, że to moje marzenie, wyspa w kuchni. Ja nie mam miejsca. Ja swoje niestety zrealizowałam. To opowiadaj troszeczkę, bo masz piękny blat tam. Pierwsze, co zrobiłam, słuchajcie, do kuchni, to sobie... Mogę zareklamować? Tak, oczywiście. Regalia.pl, tak? Jest taka firma, która pozyskuje drewno ze starych stodół, tak? Właśnie. Pozyskuje drewno. Opowiedzmy troszeczkę o tym, bo to nie jest, słuchajcie, drewno, które jest stylizowane na starówkę. Nie, stare, takie naprawdę stare. Niewiarygodnie ciężki ten blat, który leży w kuchni, tak? Na tej wyspie jest. I on się tak trochę żyje własnym życiem, trochę się rozsycha, trochę się sycha, raz ma szpary większe, raz ma mniejsze. W kuchni to on woła, dotknij mnie. Spadają tam okruszki, które potem trzeba jakoś wyciągać. No tak sobie mówię, własnym życiem żyję, ale właśnie dlatego, że tym własnym życiem żyję, jest taki cudny, ja go tak uwielbiam. Czyli mam wrażenie, że ważna jest dla ciebie nie sama rzecz, ale też historia, którą ona pociąga ze sobą. Lubię bardzo przedmioty z historią, tak? Stare korytko na jabłka, które tutaj się pojawiło. One są tam przeżarte przez korniki. No lubię, szkodzi, tak? I nie szkodzi, po prostu. Czyli taka prawda trochę też się dla ciebie liczy, że rzeczy rzeczywiście są autentyczne. Tak, często się zastanawiam, kto wcześniej to miał, gdzie to, jak kupuję, nie wiem, jakieś stare łyżki, widelce, talerze, filiżanki, kiedy ktoś z tego pił, co pił, gdzie kto mieszkały, był, tak, kto to jak był. Czuł. Cała, tak, to są takie rzeczy, które mnie podobnie kręcą. Ja też mam podobne podejście. A powiedz mi jeszcze, bo troszkę do domu wrócę, do tej kuchni, gdzie sobie tam królujesz i rządzisz, widać, że tam rządzisz. Ja zauważyłam, wiesz co, że ty masz bardzo funkcjonalny dom. Trzy łazienki, rzadkość, słuchajcie. Ale to nie moja zasługa. Tak był dom zaprojektowany. To my kupiliśmy dom już zupełnie gotowy. W związku z tym, no ale wybrałaś taki, tak? Mogłaś równie dobrze wybrać współczesny z jedną łazienką, tudzież z dwoma, które raczej w domach są jakby najczęściej standardem. Dlatego ja tak, słuchajcie, do tej Anglii troszeczkę nawiązałam na początku rozmowy, bo rzeczywiście to są takie rozwiązania, które często spotyka się w domach w Anglii, u nas rzadziej. Typu, że łazienkę oddzielną mają dzieci, rodzice i na dole jest łazienka ogólnodostępna dla, no, na przykład gości, tak? Takich jak my. Ułatwia to, powiedz, życie, takie codzienne funkcjonowanie? Bardzo, zupełnie niepotrzebny jest prysznic tam na dole, tak? Dlatego, że jeżeli są goście, to korzystają z łazienek na górze, natomiast myślę sobie, że można byłoby zrezygnować, ale kupiliśmy dom i ten prysznic na dole był. Więc. Natomiast jeśli chodzi o ilość, to faktycznie jest, nie ma kolejek, tak? Rano. No właśnie, nie ma kolejek. Ale wiesz, o jedną rzecz cię chcę spytać a propos w ogóle z domem i z kupnem, bo nie uwierzę w to, że kupiłaś dom i że tu tak wszystko sobie zostawiłaś. Założę się, po prostu za dużą bańkę się założę, że pozmieniałaś tu bardzo dużo. Dużo rzeczy, tak. I dużo rzeczy przybyło, dużo rzeczy zostało zmienionych. To poopowiadaj troszeczkę. Zmieniało, tak? Wiesz co, bo to tak, są wakacje i ja w te wakacje mam tak trochę więcej czasu i że zaczynam sobie myśleć, i knujesz. Co by tu jeszcze? I mój mąż się zawsze boi, jak ja z tych wakacji wracam i tak, no to co w tym roku będziemy robić? I tak jest mniej więcej co roku i co roku coś się faktycznie w domu zmienia. Mimo tego na przykład, że kuchnia, jak kupowaliśmy dom, była bardzo angielska i była bardzo w moim stylu, to się okazało, że przez te lata mieszkania tutaj ona jest dla mnie za mała. W sensie
półek pomieszczeń. Mhm. Początkowo była bardzo piękna, stylizowana lodówka Smega, taka tam vintage z taką piękną klamką, ale ta lodóweczka miała 60 cm i czteroosobowa rodzina. Naprawdę był nie problem, bardzo. Jak się zbliżały święta, żeby cokolwiek tam w tej lodówce. To nie wszystko tutaj było. Nie, bo wtedy tarasu jeszcze nie było, w związku z tym nie było. Tak, więc był problem. Więc wiedziałam, że będę to chciała zmienić, tak? No i znalazło się miejsce na dużą lodówkę i ta lodówka duża jest. Potem się okazało, że mam jednakowoż, ponieważ... A ta spiżarka, którą masz, ona była już od początku? Ta spiżarka, wiesz co, tak naprawdę spiżarka była tu, gdzie ja mam teraz tą lodówkę. Tam czyli pozmieniałaś zupełnie. Tak, i to było jedyne miejsce, gdzie ta lodówka taka duża mogła wejść, więc lodówka poszła do spiżarki. Mhm. Zamiast spiżarki przybył kawałek blatu. Miałam bardzo mało blatu roboczego, pomimo tego, że kuchnia ma na mnie chyba około 15 m2, to się okazało, że ja mam bardzo niedużo tego blatu do tego, żeby porozstawiać swoje foremki, czy jak coś robię, czy piekę, czy wałkuję. No nie mówiąc już o jakichś mikserach, które ciężko jest za każdym razem przenosić, tak? Ale spójrz, Dorotka, jakie to jest ważne właśnie, że my często kupując dom z drugiej ręki, tak, bo wy kupiliście dom no, po kimś, jakby przejmujemy jego ideę co do funkcjonalności jakichś tam pomieszczeń. Tak. I babeczki na przykład, które bardzo dużo czasu spędzają w kuchni właśnie przy kuchceniu, jak ja to mówię, gotowaniu, bo to kochają, rzeczywiście potrzebują dużo miejsca. Te, które spędzają go mniej albo gotują, pieką mniej, nie mają już takich wymagań, czyli warto zawsze jednak przy kupnie na przykład domu popatrzeć na dane pomieszczenie pod względem funkcji tego pomieszczenia i czy my będziemy mogli je zmienić, ależ prawda? Czy dam radę w ogóle? Są rzeczy, w których nie mogłam zmienić tej kuchni, bo tak jak Ci mówiłam, przebudowałam kuchnię, zmieniłam, był stolik dla 4 osób, nieduży, ale na środku stał. Wydawało mi się to ogromną stratą miejsca. Pomyślałam sobie, że jak ja zrobię tą wyspę i ja tam będę miała gdzie książeczki kucharskie poukładać, to już będzie dobrze, bo odgrużę wtedy gdzieś tam tak jakieś półki, skąd będę mogła te książki zdjąć i w ramach tego będzie mogła stanąć moja porcelana i to tak jedno za drugie ciągnie, tak? Jedna decyzja za drugą. I do czegoś zmierzałam i się zawiesiłam. A to może do następnego pomieszczenia pójdźmy. Zmieniłaś kuchnię. Rozbudowałam szafki. Tak. Rozbudowałaś rozbudowałam szafki. Szafki, bo szafki były dużo niższe i zrobiły się wyższe w kuchni, tak, przy ostatnim remoncie. Właśnie dlatego, żebym mogła poupychać gdzieś te wszystkie swoje gadżety kuchenne, które tak a bardzo poza kuchnią, lubię. Dorotko? A poza kuchnią, na górze, no wszystko urządzaliśmy, bo tak naprawdę były rzeczy od początku, pewne rzeczy były stałe, tak? Czyli zastaliśmy podłogi, zastaliśmy stolarkę drzwiową, tak? Futrynę drzwi i takie rzeczy. A wszystkie stałe. Te zabudowy, że Cię spytam, na przykład biblioteka na górze. Ona... Biblioteka była moim dziełem, moim projektem. Ja, słuchajcie, stanęłam przy tej bibliotece. We współpracy z... Na bezdechu tak? Stanęłam. Piękna jest ta biblioteka, bardzo Ci zazdroszczę, to jest takie moje marzenie, żeby mieć okazała w domu... Okazała się za mała. Za mała jest? Za mała. A to jest, zobaczycie, mam nadzieję, że teraz oglądacie, że to jest cała ściana tak naprawdę cały czas za na książce. I te fotele, gdzie możecie sobie w spokoju właśnie gdzieś tam, to jest takie dobre... syn. Syn kupuje... Okupuje fotele syn, dlatego że tam jest też PlayStation. Ale to dobrze, wiesz co? Więc to jest takie jego miejsce też do tego, żeby nam tu na dole, jak potrzebuje sobie pograć, nie przeszkadzać. Tak, Dorota, ale nie wiem, czy ty się ze mną zgodzisz, bo my mamy gdzieś takie w głowach, że musi być pomieszczenie, gdzie jest biblioteka, wszystko jest takie bogobojne, fotele do czytania książek, a ja uważam, że to pomieszczenie takie biblioteczne dziś, tak, współcześnie, powinno raczej pełnić funkcję, owszem, że możesz sobie usiąść, poczytać tę książkę, jeżeli masz na to ochotę, ale właśnie, że dzieciaki mogą też tam spędzać swój czas, żeby one też czuły, że to jest ich miejsce. Cały dom jest dla wszystkich. Dokładnie, żeby się natychały, jak ja to mówię, klimatem książek i właśnie no, takiego fajnego spędzania czasu, ale też lubiły rzeczy, które oni sami lubią. Mhm. Także super, że tak, Mikołaj jest, też tam siedzi. To jest takie właśnie siedzi. Jego miejsce, wiesz co, dopóki nie stanęło tam jego PlayStation, to było tak, że przychodzili goście, goście chcieli, mieli na ogół tak, syna w wieku naszego syna i potem chłopcy odpalali grę i siedzieli przed telewizorem i przekrzykiwaliśmy się razem z młodymi, tak? Więc to, że tam powstał taki kącik też dla niego jest bardzo dobrym rozwiązaniem no, z naszego punktu widzenia, bo sobie nie wchodzimy w drogę.
A biblioteka, słuchajcie, zachwyca i naprawdę bardzo Ci tego pomieszczenia akurat zazdroszczę, bo ja nie mam miejsca już na takie, ale może kiedyś z tyłu głowy będę trzymać. Z biblioteki przechodzi się do Waszej sypialni rodziców, a przy niej jest cudowna łazienka, która też mnie po prostu w bezdech prowadziła. Duża, przestronna, no po prostu nic tylko zazdrościć. Też wiem, że ją przerobiłaś. Jak kupowaliśmy dom, to jedna z właśnie z rzeczy, która mnie zachwyciła, to była łazienka, w której stała cudownie wielka, owalna wanna na samym środku. I teraz słuchajcie, dziewczyna się najpierw tą łazienką i wanną zachwyciła. I to był mniej więcej, to był jeden z powodów, dla którego kupiliśmy ten dom. Kupiła dla niej dom, po czym totalnie wyburzyła tą łazienkę. Tak, pewne elementy zostały, słuchajcie, została na przykład drewniana tekowa podłoga i polecam serdecznie. Drewna się ludzie boją w łazienkach, jest zaimpregnowane specjalnym takim olejem, taki, który jest używany na statkach, żeby nie chłonął wody. Tak, nie chłonął wilgoci i wody. Więc sprawdza się cudownie, natomiast dreptanie po takiej właśnie drewnianej podłodze rano na bosaka jest cudowne, tak? To nie jest, nawet podgrzewana terakota jest zawsze, w pierwszym dotyku jest zawsze chłodna, mimo tego, że ona jest podgrzewana. Ja mam, to jest zimny materiał, prawda? Kamień, jaki by nie był. Natomiast to drewno jest cudowne, jak się wchodzi do łazienki. Ja to bardzo lubię. To, co mi się nie sprawdziło w poprzedniej łazience, ta cudownie wielka, owalna wanna stała na tym drewnie. No i tu już jest problem, bo wtedy faktycznie jak wychodzimy z tej wanny na drewnianą prosto podłogę, to jest to problem potem w utrzymaniu. Litry wody tak naprawdę, no bo to wychodzisz, ciało jest całe mokre. Tak. Więc dobrze jest pamiętać, jeśli ktoś się pokusi jednak o drewnianą podłogę w łazience, żeby te miejsca takie najbardziej narażone na wilgoć gdzieś tam w tym kamieniu zrobić jednak, tak? Czy przy samym brodziku, czy przy wannie, ale żeby jednak... Ale zrezygnowałaś. Tak, bo się okazało, że wanna była za duża, że czasu na to, żeby tam leżeć godzinami i bąbelkować w tej wannie nie było fizycznie. W związku z tym potrzebowaliśmy za to duży, wygodny prysznic. I tak też powstał projekt pod kątem naszych potrzeb, to co nam się sprawdziło w życiu, tak? No to takie marzenie, słuchajcie, taka łazienka, że sobie bezpośrednio z sypialni idziesz do swojej łazienki z dużym, wygodnym prysznicem, że się właśnie nie musisz gdzieś nie mieścić w tych maleńkich prysznicach. Zazdroszczę drugiego pomieszczenia, dużej łazienki, a o sypialni jeszcze troszeczkę opowiedzmy, bo wiem, że też tam sypialnia najpierw, ale zupełnie tak. Najpierw sypialnia była w stylu bardzo, bardzo angielskim, była narzuta w kwiaty i zasłony szyte w kwiaty. I czyli kobieca taka bardziej. Co prawda kwiaty były takie jesienne, na te kwiatuszki. I tam były paski takie, wszystko w koordynacie, ale były paseczki, kraty. Ja tak, nie, to nie była babska typu różowe koronki, nie. Ale mimo wszystko znudził mi się ten styl. No i teraz jest taka, jaka jest, tak? Czyli trochę, jak nazwałaś ten styl, Asiu? To jest taki dobry glamour, ja tak określiłam. Myślałam, że to takie szwajcarskie szale. No ale dobrze, nieważne, co by miało. Ładne to wszystko, słuchajcie, pasuje do siebie i nie, już teraz tak poważnie, rzeczywiście wszystko jest bardzo wyważone, niczego nie ma za dużo, niczego nie ma za mało, klasa, elegancja, ale właśnie taka nieprzegadana w moim odczuciu. No to bardzo się cieszę, że tak wyszło, bo nawet szafki, słuchajcie, nocne projektowałam sama, ponieważ wszystkie, które były dostępne na rynku, miały na przykład lustro od góry i pomyślałam sobie, że ja nie chcę oglądać w lustrze od góry odbicia żarówki i lampki, która na niej stoi. W związku z tym chciałam, żeby góra była pokryta czymś matowym drewnem. No i niestety tego znaleźć już na rynku jakoś nie mogłam w takich wymiarach, jak chciałam. I wymyśliłaś swoje. I wymyśliłam sobie sama i tak. Ale ty masz, słuchaj, takie ciągoty. Ja właśnie, słuchajcie, teraz ja wam zdradzę, bo ja już wiem, że Dorota cały pokój syna sama zaprojektowała. Wszystkie meble, które tam są, to jest twój pomysł, twój projekt. No i złota rączka w postaci nieocenionego stolarza, który to wszystko zrealizował. Ale poopowiadaj mi, słuchajcie, troszeczkę o tych meblach. Jak to w ogóle jest, że ty masz takie ciągoty właśnie do projektowania? Wiesz co, to chyba wynika z potrzeby najzwyczajniej w świecie, tak? Bo jeżeli właśnie jest potrzeba na szafkę nocną, której nigdzie dostać nie mogę, szukam przez dłuższy czas, po prostu siadam i robię sobie wiesz, to, co potrzebuję. Najpiękniejsze rzeczy powstają. Jak czegoś nie ma, to człowiek właśnie wymyśla to. Tak. Początkowo pokój syna był też umeblowany, też mówię, bo sporo jest mebli, nie boję się łączyć, bardzo lubię IKEA na przykład, tak? I nie mam żadnego problemu z tym, żeby łączyć coś zaprojektowanego z czymś nowoczesnym i z IKEA, tak? Zupełnie to wszystko dla mnie potrafi się jakoś odnaleźć.
I początkowo pokój syna był urządzony tylko w meblach ikeowskich. Czyli sieciówka po prostu. Sieciówki, takie tak dostępne nie, rozwiązania. Tak, tak, ale też tak trochę połączona, tak filuternie, śmiesznie, trochę to było marynarsko, połączone różne kolory mebli, tak? Także nie lubię chyba takich, zostało mi to z czasów starych, nie lubię meblościanek i wszystkiego jednolitego, jednakowego. Wolę to przełamywać. Ale wiesz, że widać to w Twoim domu, że on nie jest monochromatyczny pod względem właśnie stylu, detali, jakiegoś określonego rodzaju tych rzeczy, które gdzieś tutaj się znajdują. No i znowu wracamy do punktu wyjścia, że najpierw się pojawia rzecz, tak, a potem co ja z nią zrobię? No dobrze, Dorotka, ale bardzo swobodnie to robisz i rzeczywiście z takim smakiem ogromnym, a uznajmy ten fakt, nie każdy sobie radzi z takim żonglowaniem właśnie, nie każdy potrafi to zrobić, także mam nadzieję, że doceniasz to w sobie. Wiesz co, ja tego nie widzę, tak, bo to nie ładne co ładne, tylko co się komu podoba. Ja się w tym wszystkim dobrze czuję. Są faktycznie osoby, które przychodzą i mówią: o matko, ale ty masz dużo rzeczy w tym domu, jak ty się odnajdujesz, czy się nie gubisz? Ja mówię, no, naprawdę ktoś ci tak powiedział? Tak. Ja nie mam takiego wrażenia. Nikt nie powiedział, że jest brzydko, tylko że dużo, tak? Że dużo rzeczy stoi, a mnie się wydaje, że na przykład, o Jezu, ja wczoraj robiłam porządek i połowę pochowałam, to, tak? Więc wydaje mi się, że już prawie nic nie ma, a tu się okazuje, że są ludzie, którzy przychodzą i mówią: o Jezu, ale ty masz tutaj dużo rzeczy. No ale to zobacz, to właśnie to, o czym na początku rozmawiałyśmy, tak? Że są ludzie, którzy są minimalistami i w ogóle nic nie mają na wierzchu, bo taką mają potrzebę duszy i dobrze się czują w takim wnętrzu właśnie, gdzie jest pustka. Z różnych pewnie względów, a są właśnie takie osoby, które i zazwyczaj z moich obserwacji wynika, że to są takie osoby bardzo ciepłe, rodzinne, z toną zwierzaków, książek, czyli właśnie z takim szacunkiem do historii też, do znaczenia rzeczy, które jednak lubią rzeczy wokół siebie, po prostu najzwyczajniej w świecie i czerpią przyjemność z otaczania się estetyką, która im gdzieś tam w sercu gra. Potwierdzisz, co? Tak, że taka jesteś. Tak. Nie jest mi wszystko jedno, ani na czym jem, ani jak mieszkam, ani... Znaczy dbam o to bardzo, tak? O te szczegóły w domu i dookoła siebie. Zresztą wiesz co, ja w ogóle jestem estetką taką, powiedziałabym nawet, że do bólu. To się ze mnie wszyscy znajomi śmieją, że jak podchodzę i ktoś ma na przykład kaptur wykręcony na drugą stronę, to jestem pierwszą osobą, którą ten kaptur poprawi, żeby miał tak prosto. Uważna jesteś bardzo na to właśnie, czy coś jest krzywo, nie krzywo. Bardzo, naprawdę. I nawet wiem, że wszyscy panowie, nie wiem, stolarze, czy ktokolwiek przychodzi tu remontować, ten krzyż pański trochę mają ze mną, bo ja niestety, to nie jest tak, że ja chcę się czepiać tego, co ktoś robi, natomiast niestety ja widzę, że ktoś czegoś nie zrobił, tak, że jest, nie wiem, coś niedokładnie pomalowane, coś nie, krzywo powieszone, tak. Chodzę gdzieś tam, mam mnóstwo obrazków, jak widziałaś, w przedpokoju powieszonych i jak przychodzę i widzę, że są krzywo, to ja je za każdym razem poprawiam, tak? No przeszkadza mi to, no tak mam. Do obrazków nawiążę, bo skoro już o nich mówisz, okay, że tak masz. Galerie rodzinne, bo widziałam je i w przedpokoju, w jednym miejscu, w drugim miejscu. Ważna jest chyba dla Ciebie rodzina, prawda? I to właśnie... Najważniejsze na świecie, tak? To jest coś, co mnie napędza i dlaczego żyję. I ważna jest dla mnie fotografia i to jest efekt, tak, połączenia dwóch czynników. A też wiesz, że to jest takie angielskie, te galerie, właściwie no stamtąd. Kiedyś wisiały obrazki, wiesz, takie jakieś zwykłe obrazki, ale doszłam do wniosku, że one, że to są tylko obrazki. To jest cudze wyrażanie emocji, tak? Natomiast te zdjęcia to są moje chwile różnego rodzaju. A to są Twoje zdjęcia, zdjęcia właśnie też? To są tak, w większości, no chyba, że ja na nich jestem, tak, to wtedy siłą rzeczy nie, natomiast cała reszta to są zdjęcia robione przeze mnie. A powiedz mi, Dorotka, standardowe pytanie, teraz poleci. Które się boję. Nie, fajne jest. Słuchaj, jeżeli miałabyś wymienić jedno pomieszczenie, jedno z tego domu, które mówi tak w 100% Dorota, to która to by było? Kuchnia. 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 Potem zaraz pokój syna, no bo też jest takim dziełem. Wiesz co, kuchnia może dlatego, że po pierwsze uwielbiam gotować i to jest miejsce, w którym mnóstwo czasu spędzam. Tak naprawdę, ojej, jak powiem, że 90% dnia, to pewnie nie, za bardzo się nie pomylę. Mimo wszystko, tak? Gdzieś tam się koło tej kuchni wszystko kręci. To gotowanie twoje to jest, widać, że pasja i gotowanie i zdjęcia jednak tego jedzenia. Ale stąd się wzięła chyba, wiesz co, znaczy fotografią interesuje się od wielu lat, natomiast fotografia kulinarna wzięła się właśnie z tego gotowania najpierw, tak? I bloga, którego prowadzę, no bo coś z tymi przepisami trzeba było zrobić, jest trochę
książka kucharska dla moich dzieci, tak? Bo moje starsza córka lat 19, mamo, jak gotujesz, jak robisz zupę, to jak ją robisz? Mówię, kochanie, to teraz sobie odpal bloga i zobacz, jak ją robię, będzie prościej. Współczesna książka kucharska. I to jest taka, to jest trochę dla moich dzieciaków, żeby potem sobie sięgnęły po te nasze takie domowe różne przepisy, to co lubimy jadać, tak? No i żeby to jakoś ładnie na tym blogu wyglądało, to zaczęłam się interesować fotografią, no i tak. I poszło. Jedno, i poszło. Czyli kuchnia, jednak to królestwo, które tak. Ja od początku zdecydowałam, że kuchnia. O oświetleniu chcę też troszeczkę porozmawiać. Patrzę tak troszeczkę nad Wami, bo są lampy, klasyczne wszystkie w formie. Tak. Gdzie je wyszukujesz? Bo one też są różne. Fakt, że są utrzymane rzeczywiście w jednej stylistyce, takiej klasycznej, gdzieś tam oczywiście tymi stylami klasycznymi gdzieś tam sobie płyniesz, ale klasyczne to jest oświetlenie. Nie masz tu nic skandynawskiego, takiego modernistycznego nie widziałam. Lubisz takie klasyczne właśnie formy kojarzące się z tradycją? W kuchni. A nie widziałam tych skandynawskich. Takie loftowe trochę, tak? Tam złamałaś. Tam złamałam. Wycofuję to, co powiedziałam przedtem. A mogę sobie. Ale wiesz, z czego się to wzięło? Z tego, że tak strasznie mi się marzyły takie lampy loftowe i nie wiedziałam, gdzie je upchnąć, no więc zaszłam do wniosku. Ale to zobacz, się jakoś nie gryzą wyłapią. Się, bo skoro nie wyłapałam tego, że tam to się nie gryzie, to znaczy, że jest okej. Że jakoś się złapało. Ale jednak klasyka tu przeważa, tak sobie giełda myślę. Giełda staroci, tak? Głównie na giełdzie staroci. Żerandol, który wisi nad stołem w dużym pokoju, jest giełdy staroci, kupiony u pana, który go potem restaurował, tak? Bo niestety, ale prąd mnie potocznie mówiąc kopnął, jak dokręcałam żarówki i musiał pójść do takiej renowacji naprawdę generalnej. Piękny jest. A powiedz mi właśnie, to jest autentyczny żerandol, czy stylizowany na jakąś epokę? Nie, to jest jakiś antyk. Ale z którego, wiesz, z którego roku i skąd, to nie mam zielonego pojęcia, natomiast faktycznie jest to jakiś antyk. Bardzo ładny. Tylko taki dobrze odrestaurowany i odnowiony. A lubisz w ogóle giełdy staroci? Właśnie wyszukiwanie takich cecuszek? No to teraz popłyniemy, uwielbiam! O, to zaraz będzie druga partia tego odcinka, kolejna godzina. Targi staroci to jest, wiesz co, to jest miejsce, gdzie gdziekolwiek bym na świecie nie była, to natychmiast szukam, czy gdzieś taki właśnie targ staroci jest. No może chociaż malutki sklepik ze staroci. A co przywozisz z wycieczek właśnie? Jakieś takie właśnie stare elementy, chociażby malutkie właśnie, takie masz pamiątki? Uwielbiam, a oczywiście, że tak, jak najbardziej. Łyżeczki, koronkowe serwetki, talerzyki, filiżanki mogą być obtłuczone, mogą nie. No tak naprawdę wszystko, tak? Czyli coś do domu jednak. Tak, zasadniczo tak. Ja mam, słuchajcie, taką tradycję, zdradzę teraz, że ja ze swoich podróży apaszki i bransoletki sobie przywożę. Nie, domowe rzeczy w ogóle mnie nie. Chodź do nas, chodź tutaj. Ach, mamy tutaj towarzystwo, słuchajcie, i psa, i kota, bo to jest cała rodzinka. Kot świeży nabytek bardzo przywieziony z jastarni w tym roku, zamiast muszelek i kamyczków, tak? Bo maleńki rudziaczek, mam nadzieję, że widzi. Kajtek, tak? Dobrze? Kajtuś. Wróćmy jeszcze do tych podróży i do staroci. Style klasyczne bardzo łatwo jest, jak ja to mówię, przegadać, czyli właśnie trudną funkcją jest, wydaje mi się, dla gospodyni utrzymanie tego balansu pomiędzy trzymaniem się klasyki, a nie zarzuceniem właśnie tego domu starymi rzeczami, które mogą jakby zaśmiecić też w pewnym momencie ten dom. Wszystkie dziewczyny, które mają właśnie domy klasyczne, z którymi ja rozmawiałam, mówiły mi o tym, że to jest ich takie najtrudniejsze zadanie, że trzymać, wiesz, ten balans, jaki ty masz do tego podejście? W ogóle się nad tym nie zastanawiam. Naprawdę, znowu wrócimy do tego tematu, że najpierw coś kupuję, a potem, wiesz, ustawiam się, zastanawiam, co ja z tym dalej zrobię. A masz, Dorotka, takie dni, że czasami stajesz i mówisz, nie, dobra, teraz robię czystkę i część oczywiście, rzeczy... że mam, przed waszym przyjściem na przykład tak było. Czyli, że jednak chowasz, czyli to jest to, o czym ja właśnie mówię, że jakby osoby... Które czasami już... chowam, czasami wyrzucam, czasami tak jak dzieciom się chowa zabawki, żeby się trochę znudziły, tak? Gdzieś upycham w jakimś pudle, już naprawdę nie bardzo mam miejsce, gdzie to zrobić, albo myślę sobie, okej, ja do tego jeszcze może wrócę. Są rzeczy, które już wiem, z których wyrosłam, które mi się, nie wiem, potrafię coś na przykład kupić rok wcześniej, mówię, a teraz patrzę na to tak, o matko, jak ja mogłam to kupić, tak? To jest obrzydliwe. W związku z tym to znika i gdzieś tam w ogóle wyjeżdża z mojego domu. Ale są takie rzeczy, które mówię, ojej, teraz mi nie pasuje.
tak? To ja teraz to schowam. Schowam na później. Moda wróci za 5 lat. I rzeczywiście w zasadzie często tak jest, że ta moda sobie wraca. Tak na koniec już, wiesz, chcę ciebie spytać, a już uśmiech, Dorota się uśmiecha. Ja on tak przepytuję to na wszystkie fronty. Chcę ciebie spytać o realizowanie marzeń i planów. Często ja słyszę i często ludzie piszą do nas, do redakcji, że oni marzą sobie o czymś, coś by chcieli, chcieliby zmiany w domu wprowadzać, ale to jest drogie, to kosztuje. Tego się nie da, bo oni nie mają na to funduszy. Rozmawiałyśmy sobie przed nagraniem, ja już wiem, jakie Dorota ma podejście w ogóle do zmian i do realizowania własnych marzeń. To może opowiedz naszym widzom o tym. Słuchajcie, nie zawsze mieszkałam tak, jak mieszkam teraz, tak? Było kiedyś, dawno, dawno temu, malutkie mieszkanie i mieszkałam na strychu, który był przerabiany na wszystkie możliwe sposoby, włącznie z podnoszeniem dachu. I wydaje mi się, że z każdego miejsca można wyczarować i naprawdę cudne rzeczy, tak? Tylko i naprawdę nie są do tego potrzebne specjalne pieniądze. No, bez pieniędzy w ogóle kompletnie się nie da, bo puszka farby kosztuje, tak? Ile kosztuje, ale można sobie odrobiną pomysłów, dobrej woli, podpatrywania magazynów, oglądania, tak, gazet wnętrzarskich. Takiego dobrego inspirowania się. Dobrego inspirowania się. Można wyczarować, z niczego zrobić coś naprawdę. Cacuszko z dziurką, jak to mówi Dorotka. I tym, że może cacuszkiem z dziurką pożegnamy się dzisiaj. Cacko z dziurką. Tak. Życzymy Wam dużo cacków, cacek, cacuszek. Cacuszek. Tak, czyli ładnych rzeczy, po prostu inspiracji. I chęci, żeby się chciało, bo to jest chyba najfajniejszy motor, tak? Do tego, żeby coś zmienić i żeby zaistnieć jakoś w swoim życiu i w swoim domu i żeby się chciało zmieniać, tak? I dobrze żyć, tak. Tak, żeby Wam się chciało. Tym się dzisiaj pożegnamy i trzymamy kciuki za Was mocno.